Rozegramy dzisiaj Euro reprezentacją Afryki i patrząc na ten skład, no to jest duża szansa na to, że coś tutaj podziałamy, bo jak ostatnio graliśmy Anglikami z niezłymi zawodnikami, to też udało się coś osiągnąć. Doszliśmy do finału, w którym niestety, no nie powiem co się stało, jeżeli chcesz zobaczyć, to obejrz poprzedni odcinek, ale drugi raz z rzędu mamy fajną ekipę do giercowania sobie. A oczywiście Francja była w grupie z Polską, Holandią i Austrią, gdzie strzeliła tylko dwie bramki i straciła jedną. Właściwie to nie strzeliła żadnej z gry. Chujowa to Francja w ogóle. No a zaczęło się wszystko od Austriaków i zobaczymy, czy dzisiaj też tak fartownie będziemy wygrywać Francuzami, jak Francja faktycznie wygrywała na tym Euro. No bo nie powiem, po samobuju z Austrią wygrała, ledwo zremisowała z Holandią, ledwo zremisowała z Polską, ledwo wygrała z Belgią, no i później już odpadła, bo grała słabo i należało im się to. A my, wiecie, że ja jestem mistrzem tej gry, więc ja po prostu ładuję, aj! Na luzie, robimy trzeci finał z rzędu. A czemu nie? Wiecie, odpadać to sobie można Słowacją, ale nie Francją. Jak się ma takich zawodników, to trzeba umieć. Ja ten odcinek nagrywam przed finałem, ale dzisiaj jest już finał, dlatego... O, mamy bramkę właśnie, 1-0. Wygrywamy z Austrią, pierwsza bramka, bipi! Możecie obstawiać w komentarzach finał. Ja myślę, że będzie 2-1 dla Hiszpanii. I mecz skończy się już w 90 minutach, taką mam nadzieję. Aj, dobrze, Austria leci, ale była dobra szansa, Wimmer. O, Griezmann i 2-0 z rzutu wolnego strzelam bramkę, ale ładnie siadło. No bardzo ładna tutaj i nie zdążył bramkarz, chociaż strzał nie był taki jakiś mocny, ani to okno, więc myślę, że bramkarz tutaj mógł się bardziej postarać. Ale podanie do Kyliana Mbappé, Mbappé i 3-0, to się dzieje naprawdę. Francja rozpierdala Austrię i Mbappé druga bramka. Nie wiem czemu, ale jest jakoś tak łatwo. Nauczyłem się grać chyba, jak codziennie napierdalasz całe Euro, to można się czegoś nauczyć. I są tego wyniki, bo jeżeli byśmy doszli dzisiaj do finału, zresztą mamy dwa finały pod rząd. Myślę, że dzisiaj też jest szansa, aczkolwiek nie chcę zapeszać, ale dobrze się to zaczyna. Oj, Sabitzer, może być gol, ale zwalona sytuacja. To będzie koniec meczu, nie zdążę już zrobić żadnej akcji. 3-0, to i tak jest naprawdę dobrze. Wspominałem niejednokrotnie, że mecze otwarcia raczej nudnawe często są, a tutaj nudy nie było. 3-0 dla nas, Polska z Holandią remisuje 2-2. I oficjalnie tabela na razie wygląda w ten sposób. Red Bull Arena Lipsk, dwie potężne drużyny, Holandia i Francja, i miał być to super mecz, a był bardzo chujowy i chyba najsłabszy z tej całej grupy. No w sumie to jedyny jako 0-0 było. Cóż, mam nadzieję, że w gierce będzie trochę ciekawiej. W tej grupie graliśmy już Francją i Holandią, Austrią i Polską jeszcze nie graliśmy. Także no cały czas czekam na tych Polaków, to będzie najlepsze Euro. O nie! Holandia mi strzela gola! O kurde! Ajajaj, 1-0, Joshua Zirkze? Kurwa, nie wiem jak to się czyta w ogóle. Tak szczerze mówiąc, to nawet go nie znam, ale ładuje mi gola. Z wrzutki tutaj chyba Depay dośrodkowywał, ajajajajaj. Mogłem tu zrobić w obronie trochę więcej, ale nie wiem, zamyśliłem się chyba. Griezmann, może jakiś strzał z dystansu? Aj, blisko było. Koniec pierwszej połowy, przegrywamy. O, ale dobrze to zrobił Rabiot, tylko niepotrzebnie odbiegłem. Dobra, Rabiot, będzie... Kurwa, Mbappé! Mbappé! Ja pierdzielę, co bramkarz zrobił, w ogóle wyłożył się, no tam był tak dużo miejsca. Nie. Co on zrobił? Co za głupi bot? Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem w tej grze. Żeby chłop sam na sam leciał i piłkę do tyłu podał. Dobra, ustawiony mecz chyba. Przegrałem 0-1 z Holandią. Cóż mogę powiedzieć, no trzeba będzie wygrać z Polską. Austria z Polską wygrała, Polska ma tylko jeden punkt. No nie mogę z Polską przegrać. Nie mogę tego zrobić. Muszę chociaż zremisować i wyjście z grupy będziemy mieli.
Brazylii, aczkolwiek nie wiem z którego miejsca, bo tu się może jeszcze dużo zmienić i pomieszać. Wszyscy mają szansę z tej grupy wyjść. No i jeszcze Dembele mi sfaulowali, ale na całe szczęście jest Kingsley Coman, który dużo gorszy nie jest, więc on będzie zastępował go na prawym skrzydle. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy zagrać Dębusiem. Mecz o honor Polski? To nie jest w rzeczywistości był, ale teraz Polska ma jeszcze szansę wyjść, tylko musi wygrać ten mecz. To nie będzie takie proste, bo ja jestem tutaj i ja gram Francuzami, więc ja się nie dam tak łatwo. Ale już Robercik napędza tutaj akcję. Z Polską w tej serii gramy dopiero drugi raz. Dopiero raz graliśmy jak graliśmy Holandią, a później już nigdy więcej, bo w fazie pucharowej nigdy się żeśmy nie spotykali. A nie, sorry, trzeci raz, bo jednak jak Szwajcarią grałem, to się spotkałem z nią w finale. A jak mogłem o tym zapomnieć? Zieliński, dobre zagranie do Lewandowskiego! Ale tutaj już się zamachnął Robert. O mój Boże, Robert Lewandowski, chłopaki się nie poddają, ewidentnie. Rabiot ma piłkę, jest doskonała sytuacja, Rabiot, ależ wyłożenie! Ależ on to zrobił! Kylian Mbappe, trzecia bramka! Na tym Euro niesamowicie zabawił się Rabiot tutaj z polskim obrońcą. A to nawet chyba nie był, nie, to był Walukiewicz i Grosicki. Niesamowite to było. Ale błąd Bednarka, o mój Boże. To jest 2 do 0. Jezus Maria, co myśmy zrobili? Tylko teraz ja jestem egzekutorem. Bednarek tutaj zjebał. No zjebał. To jest totalnie Bednarek. Ta gra jest taka realistyczna. Koniec pierwszej połowy. Mbappe, jak dobrze to rozwiąże, a rozwiązał to super, ale szczęsny wyjął ten strzał. Teraz Griezmann, zagranie do Klausa, jest tutaj w polu karnym. Grosicki znowu mija się z piłką, on to niesamowite jest w tej obronie. I Barcola, ale zablokowali. Oj, Robercik, Lewandowski, słupek, aj dobitka, kurczę pieczone, jeszcze miał okazję strzelić, my mamy 2-1. Trochę farciarsko odbiło mu się pod nogi, no ale cóż poradzić. Już byłem pewny wygranej, ale teraz troszeczkę zacząłem się bać, bo to jest tylko jedna bramka i koniec. To Hernandez, ale wychwycił tutaj Rabiota, no i czemu nie ma bramki, bo zablokował ktoś. Wychodzi Francja, no niestety kosztem reprezentacji Polski, ale daliśmy im honorowego gola chociaż. Natomiast byliśmy dużo, dużo lepsi od nich i wygrywamy grupę, bo Holandia remisuje z Austrią 1-1 i ostatecznie grupa wygląda tak, że 6-5-4-1. I w rzeczywistości wyglądała dokładnie tak samo, tylko że 6 miała Austria, Francja miała 5, a Holandia miała 4, a Polska bez zmian. Nic się nie zmieniło. I to pytanie lubię najbardziej. Pytanie brzmi, z kim zagramy w 1/8? Zagramy z Czechami, więc w sumie jest całkiem spoko. Jeżeli wygramy ten mecz, to wróci do nas Dembele. O, Czesi doszli do strzału. Oni mogą grać na wrzuty. Tam jeden chłop jest taki wysoki. Nie wiem kto to jest, ale kurde, on jest najwyższy ze wszystkich na boisku. Na samej szpicy. To Pekhart? Tomasz? Nie, chory. A to dziwne, że Szik na ławce siedzi. Ale dobry strzał z dystansu. To nie będzie łatwy chyba mecz. Ale dobre przejęcie. Griezmann do Comana i jest Mbappe. No i się zesrał. 0-0. Będziemy to przepychać jak Anglia pewnie. Oj. Mordo. Kurwa! Co? Mbappe! Ty masz 91 overalla i nie potrafisz na pustą bramkę strzelić. Dobra, może ja nie będę tego komentował w ogóle. Ta akcja jest do wyjebania. Co zrobił obrońca? Co zrobił Mbappe? To tak chłopaki grają pod content, nie? Ale dobra, piłka Mbappe. Gol! Jak to nie ma gola? Teraz Mbappe Kurwa mać, 2024, defensywa plecami. Za dużo się dzieje dziwnych rzeczy w tym meczu. Obawiam się, że najgorszą dziwną rzeczą, jaką się wydarzy tutaj, jest moja porażka. O nie, i już lecą w pole karne, dośrodkowanie, dobre wybicie. No jak oni wysoko stoją, teraz mamy kolejną świetną szansę, trzeba ją wykorzystać. Nie ma już zmiłuj, nie można tego zmarnować. Super zagranie, Coman! No i w końcu dobry strzał i mamy 1-0. Czesi chciały wygrać, nie wygrają, bo ja wygram. Coman, może nie będę tego Dembele wpuścił, jak Coman taki dobry i strzela.
Come on, jeszcze jedna sytuacja, będzie strzał, i podcinka, ale zablokowana przez bramkarza niestety. Koniec meczu, wygrywamy jakimś cudem. I zagramy w ćwierćfinale z Danią, która wygrała sobie 4-0 z Niemcami, tak o. Ale odpadła Szwajcaria, what the fuck? Chorwacja, Turcja, po naszej stronie to są ćwierćfinały, a z drugiej strony mamy Włochy, Holandia i Austria, Portugalia. Dobra, wbija Dembele za Barcole dzisiaj. I mamy Komana i Dembele. Barcola jakoś tak mnie nie przekonuje. No z Danią może być trochę ciężko. Ciekawe, ile razy bym musiał symulować Euro, żeby doszło do dokładnie takiej samej fazy pucharowej. W sensie nie chodzi mi już o wyniki i tak dalej, tylko chociaż, że jak po wyjściu z grup by się okazało, że wszystkie reprezentacje grają tak samo, jak było naprawdę. Dobrze, Rabiot, będzie okazja na strzał z dystansu, ale bomba Rabiota, tylko że wybronił bramkarz. Koniec pierwszej połowy, ale szybko minęło. Ty no, przecież dopiero co zacząłem, a tu już druga połowa. Nie ma czasu nawet bramki strzelić. Rabiot, Griezmann, no w końcu dajcie mi oddać strzał, Rabiot, o Jezu. Ojej, nie, nie. Oj, bronimy nią, ależ fantastycznie się tutaj złożył do tej obrony, no trzeba wybić tą piłkę, bo to była 90. minuta, o Jezu, jakbym teraz stracił bramkę, to bym się popłakał. Ale gramy dalej i będziemy grali dalej, bo czeka nas dogrywka. O Jezus Maria, jak on to wyjął! Menią jedną ręką, chcę zobaczyć tą piękną wybronę. Szczerze, pogodziłem się już chyba przed tym strzałem, że to będzie gol, ale menią tak jedną ręką! W ostatniej chwili dotknął, to ja nie wiem, jak ci bramkarze to robią, naprawdę. Ja ich podziwiam, bo ja się próbowałem czasem na Orliku gdzieś tam rzucać czy coś, ale latać tak jak oni, ja nie potrafię. Nie mam pojęcia, jak oni to robią. Jeszcze 15 minut. Teraz świetne zagranie, Kingsley Coman jest za linią obrony, jest tutaj Griezmann! 1-0 i chyba nie wydrą nam już tego zwycięstwa, no pięknie. Dobrze, Coman wybiegł za linię obrony, dostał piłkę Griezmann, strasznie dużo miejsca, ale w końcu udało się strzelić, dojść do strzału, bo ile razy ja już w polu karnym w tym meczu byłem, ale wy tego nie widzieliście, bo tu nie ma co pokazywać, po prostu wchodziłem w pole karne i traciłem piłkę, bo nie mogłem oddać strzału, zawsze mi zabierali, a teraz w końcu udało mi się ten strzał oddać. Dobra, no to Griezmann, dwa, czy będzie dublet? Nie, będzie słupek, ale mamy dobitkę Mbappe, już się bałem, że do niej nie dojdzie. 2-0, dwie bramki w drugiej połowie dogrywki, to już jest koniec, na pewno będziemy mieli półfinał. Koniec, uff, nie ma rzutów karnych. I zagramy z Turcją w półfinale, a w drugim półfinale zmierzą się Włochy i Austria. O Boże, William Saliba został skontuzjowany. Na szczęście mamy na ławce rezerwowych kogoś takiego jak Upała Maguaya, także... W sensie, no wiadomo, że w rzeczywistości mu odpierdala czasami, ale w gierce ma dobre staty, więc raczej się spisze. A my w półfinale czego nie robimy? Nie odpadamy, więc jest ogromna szansa na to, że będziemy mieli finał. A jeżeli by doszło do tego, że będziemy mieli finał, a dzisiaj mamy 14 odcinek, to będziemy mieli 7 finałów na 14 odcinków. To jest połowa! To jest dużo, jakby nie patrzeć. Ale wrzuta była piękna, jakby to jeszcze strzelił z główki Griezmann, szkoda, że się nie udało. A jeszcze teraz nożyce. Panowie, po prostu to wygrajcie, a nie tam chcecie, żeby było ładnie. Nie musi być ładnie, możecie po prostu zwyczajnie wygrać. Koniec pierwszej połowy. No, nie chcę nic mówić, ale jak Albanią grałem z Turcją w półfinale, to wygraliśmy 3-0. Mbappé! Jaki gol, jaka bramka, Kylian Mbappé, nie wiem, która to już jest jego czwarta albo piąta, może być królem strzelców. Niesamowicie zrobił to Kylian, jeszcze tu między nogami i bramkarz, o mój Boże, to takie piękne, 1-0. No dobra, no to cały czas jest szansa na te 3-0. Ale to zagrał Mbappé, strzał, broni bramkarz.
Teo Hernandez z dystansu, aj, no i spalony, koniec meczu będzie. Ale tutaj po rykoszecie poszło od obrońcy i mogło wpaść, szkoda, że się nie udało. Wygrywamy 1-0, skromnie, skromnie bardzo, Turcy odpadają. No i zagramy z Włochami w finale i to jest bardzo ciekawe, w poprzednim odcinku jak grałem Anglią też w finale czekały na nas Włochy. Tylko, że tam z Włochami przegraliśmy, więc mam nadzieję, że dzisiaj losy się nieco odwrócą. Kurwa, mamy problem, obydwie drużyny mają takie same stroje. No jest kłopotcik, bo oni, zobaczcie, pierwszy komplet mają prawie taki sam, drugi mają też praktycznie taki sam, więc po prostu zagramy tak, że no my będziemy mieli białe spodenki, czerwone getry, a koszulki niestety będą podobne i taki finał, no nic nie poradzę. Troszeczkę będzie się zlewać. 14 odcinek Best of Euro i 7 finał całej serii, to jest 50% i jest niesamowicie. Póki co, 3 razy wygrana, 3 razy przegrana. Czy będzie teraz 4. raz? Ale właśnie, czy wygrać, czy przegrać, o to jest pytanie. Zobaczymy jeszcze na te stroje. Trochę się różnią, ale trochę też się zlewają. Może być ciężko. Zobaczymy. Mbappé wychodzi sam na sam i gol, ależ to się wszystko zaczyna, Kylian Mbappé, ależ wybieg, ja chyba radarem będę grał, bo jak teraz Mbappé nie widziałem na monitorze, tylko widziałem go tylko na radarze właśnie, kamera go nie obejmowała. No to lepiej to wyglądało, jak gram normalnie, ale dobra, świetnie się to zaczyna. Mbappé jeszcze raz sam na sam, ale no nie, teraz to nie wiem dlaczego nie strzelił. Vicario broni, a czemu nie broni Donnarumma? Na ławce siedzi. Dobrze, zajebiste podanie. Jest 2-0, pięknie, pięknie Dembele, Dembuś, kochany jesteś, 2-0. Griezmann zobaczył go tam, co oni myślą, że jak mamy podobne stroje, to ja nie będę wiedział gdzie podać? Kurwa, nie nabierzecie mnie tak. Wygrywamy 2-0 do pierwszej połowy, jest nieźle, naprawdę nieźle. O, niebezpiecznie, reprezentacja Włoch strzela mi piękną bramkę na 2-1, Gianluca Scamacca. Kurczę, no to robi się niebezpiecznie, nie spodziewałem się tu już żadnego zagrożenia w postaci oddanego strzału nawet Włoch, bo strasznie słabo grali, ale ten jeden zawodnik tutaj zrobił różnicę, nie miałem mu jak odebrać tej piłki. Mbappé, dobre zagranie, Griezmann i broni to bramkarz, mieli farta, albo właściwie to mieli dobrego bramkarza. Ale dobre wybicie i koniec! Mamy zwycięstwo w finale, mamy Euro, podniesiony puchar numer 4. Mamy Szwajcarię, Albanię, Belgię i dochodzi dzisiaj Francja. I to bardzo dobrze o tym świadczy. Wygrywamy coraz częściej, wygrywamy coraz więcej, coraz bardzo często do finału dochodzimy. To może jeszcze parę finałów będzie. Ja czekam na Polskę, bo wiecie, Polska musi być najlepsza, chociaż w gierce. 2-1, Kylian Mbappé, gwiazdą wieczoru. Zaraz zobaczymy, czy ma też króla strzelców. Tak wygląda drabinka ostateczna. Włochy pokonane. Wczoraj się nie udało ich pokonać, ale dzisiaj już tak. Niech spieprzają. Rewanż. No i Mbappé ma 6 bramek i tak, dokładnie, jest pierwszy w rankingu. Dopisujemy Francji piękny, złoty napis WIN. O ten napis może powalczyć jeszcze 10 pozostałych zespołów, które znajdują się na tym kole fortuny i tak wszystkimi zagramy, ale losujemy zespół, którym zagramy w następnym odcinku i będą to Węgry. Węgry w następnym odcinku Best of Euro.